Przypomnijmy, na nielegalnym składowisku przy ulicy Ofiar Firleja znajduje się kilkaset beczek z niebezpiecznymi substancjami. To pozostałości po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach czy opakowaniach z metali rakotwórczych, w tym azbest. Składowisko znajduje się na prywatnej działce. Mimo tego przepisy prawa obiegują samorząd do usunięcia odpadów. Po kilku tygodniach kłopotów z wyłonieniem wykonawcy z powodu odwołań w końcu podpisano umowę z firmą Sarpi. Usuwanie niebezpiecznych substancji rozpoczęło się w poniedziałek 15 kwietnia. W tygodniu firma wykonuje po 9 transportów. Bardzo profesjonalnie do tego podchodzący wykonawca. No i serdeczne podziękowania z tej strony składam pracownikom wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego, którzy są na miejscu. Przez cały czas są przy ważeniu, pilnują interesów gminy, niezależnie od warunków atmosferycznych, a jak Państwo widzicie, temperatury nie są zbytnio rozpieszczające, jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz. Prace mają potrwać maksymalnie 3 miesiące, to oznacza, że zakończą się najpóźniej w lipcu bieżącego roku.